Co tam, Lubek? Po co przyjechaliśmy? Przyjechaliśmy po tekturę falistą, po folię i będziemy zabezpieczać mieszkanie przed gruntowaniem i malowaniem. Tak, dzisiaj dzień na grunt, mamy też taśmę. Zaczęła się praca na naszym mieszkaniu, zaraz zobaczymy, jak nasza ekipa remontowa, jak progresuje. No i co? Dzisiaj taki luźniejszy dzień z nami, także zapraszamy. Klejam. Niestety, ale nie da się trzech kontaktów odkręcić, co mnie troszeczkę nie zadowala, ale nie mamy wyboru. Musimy je obkleić i bierzemy się za gruntowanko. Tak, dzisiaj jest dzień poświęcony na gruntowanie. No i co, wezmę, pokażę Wam, jak to wszystko wygląda u nas. Tutaj się nie... Tu wygląda tak, tu nasze projekty od łazienki są, ale to już pokazywamy w swoim Instagramie. No wiadomo, jak na budowie, ale mamy super ekipę. Tutaj wszystko zabezpieczone. Tu mamy taki widok. Tam są góry, nawet widok na Śnieżkę. No więc tak jak już wspomniałam, dzisiaj mamy dzień organizacyjny. Bardzo dobre światło dzisiaj tutaj jest, więc zobaczymy, jak w ciągu dnia mieszkanie też wygląda pod różnymi kątami. Jak wyglądają inne mieszkania, chociaż nie wiem, bo inni sąsiedzi też już zaczynają sobie tutaj działać. No i to jest nasz wymysł, jeden z ostatnich wymysłów, czyli brokat do fugi. Dajcie znać w komentarzach, czy macie takie coś w domu, czy też nie. Będziemy to mieszać z ciemną i szarą farbą. Tak się prezentuje nasza klatka. Jest i Lubek. Lubek jest zdenerwowany. Muszę ci coś pokazać. Ty się już śmiesz. Oczywiście, że jestem zdenerwowany, bo pan, który zakłada nam rolety, w ogóle się na tym nie zna. To jest włos. Oczywiście, że jestem zdenerwowany na taką sytuację. No, nie co majster? Co majster, to inna wizja. A taki update jeszcze windy? Tu ta szyba cały czas kogoś korci. Cały czas, non stop, nie? Dobra, wbijamy z buta. Hello. Lubek, co ty tam robisz? Powiedz mi. Skupiony, tutaj maluję. Widzę. Dostałem małe szkolenie, jak to robić. No i się staram, jak mogę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że malowanie, tak jak mi się wydawało, nie będzie aż takie skomplikowane. Szczerze, no już kiedyś malowałem mieszkanie swoje, jeszcze jak miałem wcześniej. Remontowałem i robiłem wszystko sam. Więc jakiś tam skill już jest, no ale... Zobaczymy, co z tego wyjdzie tym razem. No tak. Nie no, wygląda to bardzo profesjonalnie z twojej strony. Ej, luz, to jest dopiero grunt. Zabezpieczenie jest, wszystko, oświetlenie, grunt. Mamy lampki, jak zdążymy, to może później powiesimy, ale trzeba omalować całe mieszkanie. Zobaczymy, jak to czasowo wyjdzie, nie? Tak, dokładnie. Kupa roboty przed nami. Tak. Bąbelek, my co? My z Bąbelkiem już zjedliśmy śniadanie. My przyjechaliśmy tu głównie tylko na wsparcie. Ja uważam, że jesteś z Bąbelkiem najlepszym kierownikiem budowy. Tak. Co dwie głowy, to nie jedna. Coś w tym jest. No, Lubek, chciałeś się czymś podzielić. Tak, bo ja teraz tutaj oklejam wszystko, żeby móc sobie zaraz tutaj szaleć z wałkiem i pędzlem. Trzeba zacząć dobrze od początku, czyli... Trzeba się zabezpieczać. No, z takiej strony to ja Lubka nie znam. O, tu mądrości świata ma. Tak. Bez kitu. Pierwsze pomieszczenie mamy za sobą, a dokładnie pokój synka. Pokażę Wam. No wiadomo, nic tu nie widać, ale jest porządnie zagruntowane, oklejone. I Lubek będzie działał dalej. Słoneczko pięknie świeci, humory dopisują. Oczywiście, oczywiście. 3 days later. Witamy serdecznie. Hello, kolejny dzień na budowie. Tak, wczoraj Lubek, pochwal się, do której wczoraj Wczoraj byłeś? Do 9:00. Od godziny 7:00 rano do 9:00 malowałem. I omalowałem wszystko na biało, już tak na gotowo. Tak.
Sufit, wszystkie ściany, mamy już wszystko pięknie bielusieńkie. To, co zostaje białe, bo niektóre ściany nie będą białe, tak. No ale te zostają na później. Otóż to, przyszły już do nas pierwsze paczki, nasze zamówienia. Wiadomo, teraz kwestia oświetlenia. Roleta już do synka, do pokoju też przyszła. Roleta? Boże, tapeta. Tapeta do pokoju synka też już przyszła. Później Wam pokażę. W sumie zrobiłam, pokazywałam Wam na swoim Insta Stories. No ale wiadomo, efekt finalny będzie dopiero po położeniu. A tutaj teraz mamy pierwsze otworzenie lampy do sypialni, bo zamówiliśmy taką lampę. No, o, fajnie i wygląda. W sumie fajna jest. Można sobie zmieniać w niej temperaturę barwową, tak, ciepłą, zimną i można zmieniać natężenie światła. No super. I dość szybko przyszło, bo już to zamówiliśmy wtedy przedwczoraj. No, bardzo szybko przyszło. No, więc, wow, fajna, no. I taka różna i inna. Piękna. Fajna. Zaraz sobie może włączymy, zobaczyć jak świeci, no. Zanim ją całą zamontuję. No i co, dobra, to lampę już mamy. Tu mamy też kolejne lampy. Byliśmy w Ikei, więc oświetlenie, tak na przykład między innymi kinkiety tutaj w naszej sypialni będą piękne. Tu będzie ta lampa. I mamy jeszcze szynoprzewód, który będzie zainstalowany tutaj. Tu będzie taki wielki szynoprzewód po całości. I tutaj będzie szedł aż nad kuchnię. Tu będzie wyspa i nad wyspą będzie szynoprzewód. Będą zainstalowane reflektorki i zwisające takie piękne lampy nad wyspą. Może dzisiaj pan stolarz przyjedzie na finalne pomiary, jak już mamy kafelki, wszystko, bo robi i łazienkę, i kuchnię ten sam pan. Tak, ten sam pan stolarz. Dobra, przejdźmy teraz do łazienki. No łazienka to co? No już jest praktycznie gotowa. Tak się prezentuje, może wejdę do środka, bo już można. W ten oto sposób. Tu jest ten dekor, panel dekoracyjny, który już pewnie znacie. Tu, w ten sposób. No co, fuga już jest też położona. I ogólnie kafelki są takie błyszczące. Efekt mokrej kafli to się chyba nazywało. Tak. Czyli z takim jakby brokatem. Ale widać też, że w fudze zastosowaliśmy również brokat. Tak. No mieli się. No kamera to... Fajnie to wygląda na żywo, nie wiem jak będzie widać w kamerze, ale na żywo to robi trochę taką spójność z tymi kaflami, no bo jak i kafle się mienią i fuga, no to bardzo ładnie to wygląda. Otóż to, no i tu będziemy mieli panel LED-owy w tym miejscu. I tutaj takie lustro też zadane, tak. Będzie duże. Tak, no mówię, więc tutaj jeszcze panowie będą dzisiaj zakładać wszystko, tak, kabinę montować, tutaj toaletę. Lustro dopiero później, jak pan stolarz wyjdzie stąd, tak naprawdę? Tak, żeby już tak finalnie sobie dobrać pozycję, w którym miejscu chcemy dokładnie lustro. A ja biorę się za montowanie lamp. Dobra, to ty się tak, bierz za to. To jest dzisiaj moja misja. Aha, i podsłaniam najpierw okna. Właśnie, to też trzeba zrobić. A z racji tego, że jest już godzina przed 8, ja mam dzisiaj misję pojechania do laboratorium. Muszę porobić wyniki, i później lecę też do szkoły rodzenia. Także widzimy się później. Speak to me in tongues like a fanatic.